10 grudnia 2023, stacja narciarsko Cienków, Wisła Malinka. Ocieplenie. Na razie tego nie widać, żeby też nie było widać. Sypiecznik. Rano. Wszyscy zmierzamy na skirejza. Jeden teler jaki był, to genał za parkowanie trzeba zapłacić 10 zł. Raczej się już takich rzeczy nie stosuje przy stacjach narciarskich. A tutaj nadal to funkcjonuje. Szkoda. A ja już dzisiaj w nowej odsłonie graficznej i w nowej kurtce. I nowej jakli, jak to się go dopuszczy. No i jak warunki? Wiemy, co jest czynne, co nie czynne. Ależ tu się dziwnie siedzi. Słuchajcie, no to witamy Was 10 grudnia 2023 na Cienkowie, w dniu, w którym ma nadejść ocieplenie i to wszystko można jeść. Jak na razie to padze zdradliwy śnieg, kiedy ma się zamienić w deszcz. I tak to ma wszystko niestety wyglądać. Dobra, nie będę Was może przynudzał. Jak trasę będziecie widzieć, to Wam pokażę w czasie jazdy. Mam nadzieję, że ten padający śnieg nie będzie utrudniał tego pokazywaniu. 106 krzeseł tu jest, no proszę. Mniej więcej tyle samo co na Suszowie. Nowe ubranie, nowe jakla firma Brugi, wszystko zakupione wczoraj. Znaczy się ta jakla zakupiono wczoraj po zakończeniu skirajzy na Soszowie. Konkretnie zostało to kupione w Skoczowie. Tak się to fajnie rymuje, że normalnie szok. Mijołek oczywiście na trasie skocznię narciarską Wisła Malinka, skocznia imienia Adama Małysza, remont właściwie to już na finiszu, a druga sprawa jest taka, no musi być na finiszu ten remont, bo za miesiąc Puchar Świata w ramach tak zwanego polskiego turnieju. Dobra, widzę, że raczej w mnie pokorzę za dużo. O, jest mgła, tak więc do zobaczenia na wierzchu.
No to pierwszy zjazd w tym sezonie na Cienkowie. Jest świeży śnieg nasuty. To oznacza, że będę mógł gdzieś. Jeździ się fantastycznie. Że wszystko widzieliście, także naprawdę po tym świeżym śniegu jedzie się wybornie. Szkoda, że to się może zmienić w deszcz. Ponoć jeszcze nie dzisiaj, ale za tydzień Skidajza już może być w zupełnie innych warunkach. Spore ocieplenie zapowiadane. Szkoda, no. Ale sorry, taki mamy klimat. A, wy nic nie widzicie, czemu nic nie widać? Ja tutaj już mały wyciąg też chodzi, może się tam przejadę. Nie wiem. A zobaczymy. Mamy 4 godziny czasu. Tam już się ktoś uczy jeździć. Jakiś bajtel. I dobrze, niech się uczy. Nie siedzi przed komputerem. A jakby teraz, albo przed telefonem. No ale tak to niestety było. To już to kiedyś pokazywał, tu jest takie fajne wypłaszczenie na Cienkowie. Nie byłem w tym roku na rajdzie rowerowej. Ale się jedzie fajnie w tym świeżym śniegu. Śniegiem, nie? Bardzo dużo. Ale jest fajnie.
idzie. Piękne, chyba już obracał deszcz. Coraz to rzadszy jest ten śnieg. I niestety widzicie, to jest prognostyk, że to się obróci w deszcz. Taki cukier. Temperatura się podniesie i będzie lało. No to słuchajcie, już pomału. Właściwie no już kończymy te skirajza. Jak się nowoja klas pisała? Średnio, ale troszkę mogłaby być grubsza, ale nie ma najgorzej. Teraz będę z ręki filmować. Zobaczcie, ile tutaj jest śniegu. Jaka armata jest. Tu jak ktoś nie wie, to jest zbiornik Czerniański. Tam gdzieś powinno widać rezydencję prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Oczywiście zobaczcie, ile śniegu. Ale w zasadzie prezydent jest taki jakby niewidoczny, to i jego rezydencji nie widać. No teraz będę filmować jak ciszak. Widać klepki, też dość sporo ludzi. Niestety doszło do wypadku na stoku. Facet złomą nogę.
podwozili go GoProwcy. Niestety takie rzeczy się zdarzają, dlatego trzeba dawać pozór. Planuję kupić jeszcze odzież z wełny merino termiczną. Trochę to kosztuje, ale chyba się na to skuszę. Krajobrazy, tam widać klepki, już zapowiadają plus 8 stopni, więc te krajobrazy znikną. A my kończymy nasza spirelica, następno dopiero za tydzień, o ile będzie naciął, ale myślę, że ja. Tak fajnie przygotowany, to była rewelacja, lepiej jak wczoraj na Sosowie. A ja już wam wodum, trzymcie się i do zaś. Widzicie, u nas wszystko zaczęło już tajeć i dodatkowo leje deszcz. Tak więc prognozy się sprawdzają.